Żołądki drobiowe, podobnie jak inne żołądki, serca czy płucka, to rodzaj niedocenianych dziś podrobów. Warto więc spróbować przygotować potrawę z żołądków drobiowych. Oto przepis na gulasz z żołądków kurzych, przygotowywany kiedyś przez moją mamę. Potrzebne będzie około 1,5 kg żołądków drobiowych. Żołądki dokładnie płuczemy. Zalewamy wodą, tak aby były całkowicie zakryte. Wstawiamy do gotowania i po zagotowaniu gotujemy do miękkości na małym ogniu. Żołądki wyjmujemy z wywaru do stygnięcia. Żołądki kroimy w paski. Przygotowujemy włoszczyznę. Jedną dużą marchew, jedną pietruszkę, mały kawałek selera, połowę średniej wielkości pora, trzy cebule. Dwie cebule kroimy w drobną kostkę. Pora też w miarę drobno kroimy. Opalamy jedną cebulę. Do wywaru wkładamy opaloną cebulę, marchew, pietruszkę, seler i wszystko gotujemy do miękkości. Na patelni rozgrzewamy trochę masła i smalcu i na tak przygotowanym tłuszczu przesmażamy pokrojonego pora i cebulę do lekkiego zrumienienia się ich. Do garnka wkładamy pokrojone żołądki. Przesmażoną cebulę z porem. Z wywaru, po ugotowaniu się, wyjmujemy włoszczyznę. Włoszczyznę następnie należy rozdrobnić. Ja to robię przy pomocy widelca. Do już pokrojonych żołądków i przesmażonej cebuli z porem dokładamy część rozdrobnionej włoszczyzny. Całość zalewamy wywarem. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Przestawiamy do zagotowania. Dodajemy przyprawy. Czarny pieprz mielony, sól, majeranek,
gałkę muszkatołową. Ilość dodawanych przypraw zależy od indywidualnych upodobań. Całość doprowadzamy do wrzenia. Tak przyrządzony gulasz można podawać z chlebem, ziemniakami lub jak kto lubi. Życzę smacznego!